pan nie miał obojętności, bo pan jest najbardziej zdrowym człowiekiem na świecie, wszyscy są wariatami. Tak napisze. Ma pan przekonać biegłych, że jest pan najbardziej inteligentnym i genialnym człowiekiem na świecie i nie ma w panu krzty wariactwa. Nie pojadę nic panu na to, tak jest skonstruowany kodeks karny. A, to wiemy, o co chodzi. No nie. No to już tu wiem, co się będzie działo. Pytanie, czy mecenas odzwania, bo jak on jest od pomocy, to jak on widzi mój numer swojego klienta, to powinien odzwonić. Zobaczymy, sprawdzimy, czy mecenas Zwierzycki Maciej odzwania do swoich klientów, a klienci nie dzwonią ostatnio to w ogóle, raz tylko, tak? I Maciej powiedział, że ma 1% baterii i musi wyłączyć telefon, nie? O, dzwoni. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Mam do pana fajne zadanie, panie mecenasie. Chodzi mi o to, żeby pan mi takie pismo napisał do sądu w tej sprawie 385/19, że pan rozpoznaje we mnie zdrowie i nie ma sensu, żeby pan mnie reprezentował. Wie pan, co chodzi? Bo przyznano pana mnie z uwagi na stan zdrowia, tak? Tak. Znaczy, był pan badany, czy nie? Niech pan posłucha, niech pan posłucha. Bez badania to zrobimy, panie mecenasie. Pan się uwolni ode mnie, będzie pan miał spokój. Chce pan? Dobry pomysł? Chce pan? No to niech pan słucha mojego pomysłu, a pan niech myśli, jak to napisać do tego sędziego, dobra? Zrobimy tak. Wielokrotnie rozmawialiśmy razem. Pan nie zauważa żadnych rzeczy, które tutaj w postanowieniu napisane, żadnej choroby psychicznej, nie rozwoju umysłowego, zakłócenia. Wobec tego pan rezygnuje z usługi, ponieważ nie zauważa tutaj żadnej choroby psychicznej. Tyle, no. Czyli w konsekwencji będzie pan mnie bronił jako zdrowego. Co pan na to? Nie jest to możliwe, powiem panu dlaczego. Tylko musi się pan skupić. Tak. Więc jeżeli pan jeszcze nie był badany, to obrońca jest wyznaczony na ten czas niepewności. Tylko tą niepewność może rozwiać biegły lekarz. Nie ja, nie kolega, nie rodzina, nie jakaś osoba, która nie ma wiadomości specjalnych. I często jest tak, że na przykład, jeżeli ja idę do postępowania karnego i mówię, że się uderzyłem w głowę i miałem w ogóle, wie pan, trepanację czaszki, to mi wyznaczają na chwilę tylko, na kilka dni obrońcę. Idę sobie do lekarza, a lekarz mówi, on jest good. I wtedy tego obrońcę zwalniają, bo nie ma podejrzenia, że pan jest, nie wiem, niepoczytalny, że nie może się pan bronić, że pan nie rozpoznaje czynu, cokolwiek. No dobra, ale... W związku z powyższym moje oświadczenie, że pan jest zdrowy, że pan jest w pełni poczytalny, no jest oświadczeniem pustym i nic nieznaczącym. Jeżeli pan chce się ode mnie uwolnić, a ja od pana, na przykład, bo pan tak zasugerował... Niech pan zaproponuje coś. No, jedyną możliwością jest to, żebyśmy albo wspólnie, albo że pan napisze do sądu, najlepiej by pan napisał do sądu. Nie, pan niech pisze, bo ja nie lubię pisać do nich. Dobrze. Niech pan posłucha, że pan mi nie ufa, że nie ma między nami, nie wiem, tej nici zaufania i wtedy zwalnia się obrońca i przychodzi nowy, ale to nie uwolni się pan od obrońcy, będzie pan miał cały czas obrońcę. No to mówię, to lepiej zrobić tak, pan teraz mnie posłucha, dostał pan zlecenie, nie ma papierów, załóżmy, dostał pan zlecenie, przyjdzie do pana klient niepoczytalny. Z podejrzeniem choroby, a pan rozmawia ze mną, mówi tak, tu nastąpiła jakaś pomyłka, ten pan nie wygląda nic a nic, bo proszę pamiętać, że sędzia, on musiał we mnie widzieć, to pan też by zobaczył, czyli jakbyście byli jednocześnie w takiej samej sytuacji, a ja bym do was mówił, byłaby ta relacja, to oboje byście byli zgodni, że tutaj siedzi, tutaj z wami rozmawia niepoczytalny, chory umysłowy, coś mu jest. Jak to, tak. Ale panie Rafale, niech pan nie posłucha, pan mówi logicznie, składnie, wszystko jest okej, tylko że sąd ma urzędu wiedzę. To panu wystarcza, bo ja nie mogę inaczej rozmawiać jak z panem i z Pawłem, czy z Moniką. Ja rozmawiałem z ludźmi tak samo, to nagle jedna osoba wykryła coś i to jest podejrzane, to tak się nie dzieje. Skoro pan nie wykrywa, nikt nie wykrywa, a jeden sędzia wykrywa, z nim jest nie tak coś. I tutaj bierzemy się za Pawła Wysockiego. Ale proszę pana, sędzia nie wykrywa, tylko dostaje opinię od specjalisty, to jest tak jakby pan... Nie, sędzia Paweł Wysocki, niech pan posłucha, to jest... Nie mam chorego serca. Nie, panie mecenasie, jest furtka. Ja nie jestem kardiologiem, ja tego nie zbadam, rozumie pan, co panie... Nie, mam to w nosie. Jest furtka jest taka, że ja nie znam Pawła Wysockiego, a Paweł Wysocki nie zna mnie. Co innego, jak się znamy, panie mecenasie, albo rozmawialiśmy, o, widzi pan, to tak, po tym człowieku widzę, niech idzie do lekarza. Tak to się dzieje. To niech sobie pan wyobrazi, że ja pana nie znam i teraz pana na siłę kieruję do lekarza. Pod
za prawo albo w lewo. Jak ja nie widzę pana, jak mogę powiedzieć, że panu coś jest i pana wysyłać do lekarza? Nie znam pana nic a nic, niech pan pomyśli. Obcej osobie nie można. Nie można. O, niech pan tak napisze. Panie Pawle, nie może pan robić to osobie, bo robi to osobie, a nie papierom, bo on się naczytał, a nie poznał. Co innego Monika Organiścia, która mnie poznała, to jest w porządku. Pan, jak mnie poznał, to jest w porządku. Ale zupełnie obca osoba, tak jak Paweł Wysocki, niech pan pomyśli, przyda się to panu. Paweł Wysocki, nie znając kompletnie mnie, nie może wysyłać mnie na coś, o czym on nawet nie wie, jak ja się bronię. Nic nie wie o mnie. Nic. On tylko z plotek wie. Taki człowiek nie może oskarżać mnie o chorobę. Ale nikt pana nie oskarża, to jest sytuacja... No, nie, to jest oskarżenie. Pan... Ale niech pan posłucha, ale to nikt pana nie oskarża, tylko to jest zawsze napisane w kodeksie. Jeżeli jest podejrzenie, to się panu polepsza tą sytuację. Osoba, która jest na przykład niepoczytalna, ona nie może odpowiadać karnie i wtedy postępowanie jest umarzane, kropka. Proszę pana, nie. Ja panu powiem jedną rzecz, tak szczerze, jak chłop do chłopa, bo nie będę się, wie pan, tyrdolił z jakimś tam tematem prawniczym językiem kodeksowym. Pana sytuacja jest idealna, dlatego, bo jeżeli stwierdza się niepoczytalność, to pan w ogóle sprawnie nie odpowiada, karnie nie odpowiada. Umarza się postępowanie i się dziękuję za pana byt w sądzie. No to ja to wiem. Mnie na pana miejscu by ta sytuacja pasowała. Ale ja to wiem. Bo powoduje bezkarność. Nie, to nie w tym przypadku, bo jeżeli sprawa 385 się kończy, to czemu się ją wstrzyma? Czemu oni to wstrzeli? Jaką 385 się kończy, a się wstrzyma? Co pan mówi? No myśmy skończyli, pan mi zrobił niepoczytalnym jeszcze z artykułu, oj to tutaj jeszcze musimy porozmawiać na ten temat, ale... Panie, tylko biegnie. Dobra, niech pan słucha. Ta sprawa sprzed 3 lat, 385 przez 19, tak? Ona niby była już po wyroku, wszystko wsi, pan powiedział, że mnie już nie broni i nagle pan dostaje tą samą sprawę. Dlaczego? Właśnie, co takiego się wydarzyło? Nie mam sprawy, proszę pana, ja dostałem od pana Pawła Wysockiego zlecenie, żeby być pana obrońcą. Ja nawet nie znam akt sprawy, ja dopiero je rozpoznam, jak mi sądzę, znaczy termin sprawy, bo możliwe, że ja odpadnę za kilka dni, jak się pan podda badanie i powiedzą, że pan jest... A to pan nie wie, o co chodzi, dobra, to ja pana wprowadzę, dobra, bo pan myśli, że ma pan nówkę sprawę jakąś. Nie. To nie jest nowa jakaś nowa, o której pan nic nie wie, to jest sprawa, która się zamknęła z panią Moniką Organiściak, którzy mi zrobili niepoczytalnego. Czy 8,5 przez 19, widzi pan? Czy 8,5 przez 19? I ta sprawa po paru latach, widzi pan, ruszyła od razu. Pojawił się Paweł Wysocki. O. Ale czemu ruszyła, jak jest umorzenie? To był pan przy tym, tak? No właśnie, wyrok zapadł. No to ja tu mówię, mam z 27 lipca, dlatego do pana dzwonię teraz właśnie w tej sprawie. To jest to. Z jakiego powodu takie coś się rusza ponownie? To ja panu coś powiem, zaraz chodzi z kamerami, to niech pan weźmie tę kamerę, przemianuje na aparat fotograficzny, niech pan sobie weźmie akta do czytelni i pan sobie sfotografuje je od deski do deski. Ale pan jest do wytłumaczenia mi tego. Nie mam teraz akt, bo akta pan dostaniemy dopiero po miesiącu. No to pan nawet się pan nie może przyjrzeć aktom nawet, bo akta teraz są ubiegłego, to trzeba to wycofać, widzi pan, za 2 tygodnie jest biegły. A pan jeszcze nie przejrzał akt, no właśnie, wypadałoby. No to ja, ale jak do tej pory ja potrzebuję obrońcę, a pan tutaj mówi, że to nic nie zrobimy bez akt, tak? Nie ma akt w sądzie, niech pan zrozumie. Nie ma akt, wzięli panu akta. Nie powiedzieli panu o tym, że pan mnie reprezentuje i wzięli panu akta, no to cofamy to, mówi pan. No tak. A ja też bym potrzebował akta. No tak, nie ma akt, to cóż, no. A ja potem będę rozmawiał z biegłym, a biegły mi powie, że nie mam dostępu do akt. Tak mi mówią, ja nie mam dostępu do aktu, to bez akt. Ja pan bez akt, a oni mają akta, tak? No to właśnie. To no, poprosimy o akta. I pan ma potem do nich dostęp. Poprosimy o akta. Niech przywiozą z powrotem z Sosnowca do Jaworzna akta. No tak. Pan napisze pismo takie. Napisze, że po rozmowie telefonicznej nie widzi pan potrzeby mnie bronić z uwagi na to, że broniłby zdrowego, a płacone ma za chorego i tyle. Nie będzie pan coś takiego, pan napisze. Ma pan płacone za chorego, tak? Tak. Lub z podejrzeniem choroby, ale pan nie widzi we mnie, co więcej, broniłby pan jako zdrowego. O, to chodzi. Widzi pan, bo teraz jest pana rolą nie to, że będziemy utrzymywać ten 31 paragraf 1. To już było, to już nie, to teraz będziemy szli na zdrowie, widzi pan. Da pan radę odwrócić? No właśnie, to by było pana rolą. Dałby pan radę uzdrowić mnie? Bardzo łatwo, powiem panu.
Pismo trzeba napisać. Ja panu powiem, jakie pismo trzeba napisać. Obalamy wszystkich biegłych, to się też panu przyda w zawodzie. Ciało w świadomości, nieświadomość ciele. Czyli albo jedna prawdziwa, albo druga prawdziwa szkoła. To mówiliśmy już, tak, o tym, czy nie? No właśnie, więc tutaj trzeba wykazać im ładnie, że wszystkie badania sądowo-psychiatryczne są nieważne, jeżeli szkoła jest niepoprawna, tak? No właśnie, widzi pan. A ta poprawna powstaje dopiero, czyli ja ją reprezentuję na kanale. I dlatego o tym wiem, wy, że tak powiem, tego nie wiecie i biegli też tego nie wiedzą. I sędzia też tego nie wie, więc mamy monetę i albo po jednej stronie jest ciało w świadomości, a po drugiej świadomość w ciele, rozumie pan? No. I teraz są dwie szkoły, to albo jedna, albo druga. Czyli innymi słowy, jakby pan dostał opinię biegłą, sądową, psychiatryczną od szkoły, która mówi, że ciało w świadomości i od szkoły, która mówi świadomość w ciele, z automatu pan wie, której nie przyjmować, tak? No właśnie, czyli teraz od tego momentu żadnej. No, widzi pan? I obejrzeć mój kanał, ja to pięknie wyjaśniam. Ja to pięknie wyjaśniam. Co pan na to? Pan se teraz wygrywa, proszę pana, z... Na klientach pan se zarabia na tym. Naprawdę. Dobrze, no, przeanalizuję to. Czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem, że warto w tym iść, w tym kierunku? Potrzebuje pan jakiejś informacji jeszcze ode mnie? Ciało świadomości, bo pan to będzie pisał, bo ja mówię, ja się uwalniam z całego systemu. Ja to panu powiedziałem już w 2019. Ja wszystko rozumiem. Ciało świadomości, świadomość w ciele. Wszystko wiem. Dwie szkoły. A która poprawna? Właśnie. Żadna. A to jaka jest trzecia? Dobrze. No to jest trzecia jeszcze, tak? To jaka? A to mówimy o panu, o mnie, niech pan pomyśli, to jest ciało i świadomość, no nie? I że, a żeby wiedzieć, co to jest świadomość, to trzeba do mnie na kanał zobaczyć. Ma pan świadomość i ciało, no nie? Skoro można zadać takie pytanie, to jest taka odpowiedź. Jedna jest zawsze prawdziwa. Ciało w świadomości. Niech pan sobie zapisze i przeanalizuje i zobaczy, czy tak nie jest. Odpowiedź jest ciało w świadomości. Wewnątrz świadomości wszystko się dzieje. Wewnątrz, 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 wewnątrz. Widzi pan? Czyli właściwie ta medycyna cała jest odwrócona. Oni nie wiedzieli tego, czyli poszli w drugim kierunku, od strony negatywnej brali te rzeczy, czyli właściwie, jak mówię, no cała szkoła pada, bez względu na to, co oni tam wytworzyli do tej pory, to sam pan widzi, że to jest tylko badanie lekami i nie wiem, nie wiem, nie wiem, cała medycyna jest nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo to jest szkoła odwrócona wszystkiego, więc tam będą niewiadome zamiast wiadomych, no nie? A ja teraz to odwracam. O, po tamtej stronie już będą odpowiedzi, bo zawsze są po stronie odpowiedzi, szkoła daje odpowiedzi, ta nie daje odpowiedzi, wymyśla. O, cierpienie wymyśliła w chorobie psychicznej, niedorozwój umysłowy, no takie na przykład temat zakłócenia czynności psychicznych, no to jest tak głupie, wie pan, to dlatego to jest tak napisane, no, dlatego to się obala, widzi pan, no i to trzeba napisać, że najnowszym odkryciem naukowym jest to, że ciało w świadomości i w związku z tym pana klient nie pójdzie na badania sądowo-psychiatryczne, a jak się będzie sędzia upierał Paweł Wysocki, to 100 tysięcy złotych od Pawła w pozwie cywilnych. Umie pan robić pozwy cywilne, to jeszcze pan wygra na nim. I na biegłym sobie wygramy. Nie chce pan zarobić? Mówię, no tutaj byśmy się już dogadali, widzi pan? I nie trzeba by było wracać do starych tematów. Co pan na to? No właśnie, to co, mówi do pana chory psychicznie, czy raczej zdrowy? To niech pan sam pomyśli, że bierze pan teraz pieniądze za chorego. No to ja panu to już wykażę raz, dwa, że pan wziął kasę za chorego. No naprawdę. Widzi pan, jak łatwo. A mówiłem panu, że zdrowy, no nie? To już na przykład, jakbym panu zrobił pozew cywilny, to już pan przegrał. No widzi pan, no to lepiej po mojej stronie być. Lepiej być po mojej stronie. Jasne. Dobra, to jaki pan ruch teraz zrobi w moim temacie? Rozwiązać, gdzie są akta i na przepisy są jakieś. Fajnie, no tak. To nie jedno, ale jakie? W jakim proszę temacie? Pana, to, co, o czym przed mówiłem od 20 minut, to dokładnie to samo pismo napisze, że pan jest super zdrowy i że rekomenduję, żeby pan nie miał obrońcy, bo pan jest najbardziej zdrowym człowiekiem na świecie, wszyscy są wariatami. Tak napiszę. Ja tak nie powiedziałem. Świadomość w ciele, ciało świadomości. No i co? Jak pan to zrozumiał w ogóle? Ja potrzebuję, żeby pan to na papier przelał. Ja jestem od przekazywania, a pan pisania. No to jak pan mi to niepoprawnie napisze, to może ja bym to zweryfikował przed wysłaniem tego. Niech pan nie wysyła. Ale to trzeba wiedzieć, ale to trzeba wiedzieć, no, takie rzeczy trzeba wiedzieć, no. Ale co pan mi napisze? Mnie to interesuje. Ciało świadomości, świadomość ciele, zwalnia mnie pan pismami z tych, z obowiązku jeszcze, o, widzi pan, kolejny temat, obowiązku. Obowiązek jest samo na siebie, a nie, że ktoś mi, to też trzeba napisać do sędziego. Odwracamy, proszę pana. Prawda jest taka, że to jest samo na siebie, bo to jest absolut. To, co wysyłasz, to odbierasz, tak?
Nie ma odwrotnie. Właśnie. Widzi pan, znowu wygrywamy. Co będzie na pana najłatwiej na razie zacząć? Jakiego tematu? Musi dobrze. Być... No dobrze, ale co pan napisze? Proszę pana, jak napiszę, to się odezwę. Ale co? W jakim temacie? Temat który? Każdy, który pan poruszył. Muszę kończyć. Nie. Na razie ten pan mi nie służy. No bo ja nie wiem, co pan będzie robił. Panie Macieju. Spokojnie, muszę kończyć. Kiedy pan to napisze? Za niedługo. Nie, panie Macieju, nie ma tak zabawy ze mną. Zabawy tak nie ma ze mną. Pan ma mi służyć, a nie tak, że ja będę dzwonił, a pan się będzie wygłupiał. No tak to działa. No niestety, ja jestem klientem. Proszę pana, ja jestem tu klientem i tak jak klient do fryzjera idzie, to też chcę być ładnie obcięty. Ja chcę być ładnie obroniony. No to cóż, no tak, taka pana rola. Ja coś panu przetłumaczę. Tracimy czas. Nie, pan... 15 minut... Niech pan mnie słucha, bo ja teraz mówię. 15 minut rozmawiamy o niczym. Nie jestem w stanie napisać żadnego pisma. Moje pismo nie wywoła żadnego skutku procesowego. Musi pan to pojąć. Tak jest skonstruowany świat. Nie wiem, czy pan jest w tym świecie, czy poza nim. Mam to zupełnie w nosie. Natomiast niech pan mnie posłucha do końca. Jeżeli pan sędzia powiął wątpliwości co do pana poczytalności, ma do tego prawo, bo jest sędzią, i nie obchodzi mnie to, czy to jest prawda, czy nie, to wysyła pana na badania. Jak pan nie pójdzie na te badania, to przyjedzie pan policyjnym wozem na te badania. Za trzecim razem. Nie mam na to żadnego wpływu. Tłumaczę panu. Pod tytułem, pan Rafał jest zdrowy, sędzia wrzuci do kosza. Bo sędzia nie ma wiadomości specjalnych, ma je tylko biegły. Ma pan przekonać biegłych, że jest pan najbardziej inteligentnym i genialnym człowiekiem na świecie i nie ma w panu krzty wariactwa. Nie poradzę nic panu na to, tak jest skonstruowany kodeks karny. Dobra, panie Michale, dobra, prawda za prawdę. Proszę się zwrócić do Sejmu Polskiego, który stanowi kodeks. Prawda za prawdę. Nie zrobię. Panie Michale, prawda za prawda. Bierze pan teraz pieniądze za niepoczytalnego, to proszę mi to powiedzieć. Proszę mi to powiedzieć. Pieniędzy, proszę pana. 200 zł kosztuje to i jestem jedynym obrońcą w Jabłonie, który to robi z rzędu. No to dobrze. Bo moi koledzy się z tego wycofali, bo mają tylko takie właśnie problemy z urzędowymi sprawami, jak ja mam. Proszę pana, jakie urzędowe? Niech pan słucha. Według papierów jestem niepoczytalny. Ja chcę usłyszeć od pana, że ja jestem chory umysłowo. Proszę bardzo, słucham. Nie, proszę pana. Nie jestem zdrowy, czy... żeby to oceniać. Jestem zdrowy, czy nie? Kogo pan brodzi? Zdrowego, czy nie? Proszę pana, nie oceniam tego, powtarzam. Wziął pan robotę... Gdyby pan do mnie powiedział tak, proszę ocenić, czy mam wadę serca. Nie wiem. Wziął pan robotę służyć niepoczytalnemu teraz. Pan stwierdził na początku, jestem niepoczytalny w 19. Nie, proszę pana, imputuje mi pan rzeczy, których nie powiedział. Zasugerował pan sędziemu... Proszę pana, pan nie słucha. Pan to zrobił. Postanowienie sądu. No ale pan zasugerował. Pan zasugerował artykuł 31, paragraf 1. Proszę pana, niech pan posłucha. Jak pan chce sobie wrzucić monolog, to niech pan sobie wrzuci na YouTubie monolog, niech pan se gada do publiczności, która panu przyklaskuje. Natomiast, jeżeli pan chce ze mną dyskutować, to dyskusja polega na tym, że pan mnie słucha i ja pana słucham. Jak ja się wypowiadam, pan mi nie wchodzi w słowo, bo ja... Dobra, mamy ustawione, wystarczy, mamy ustawione. To może ja najpierw. W 2019 zasugerował pan artykuł 31, paragraf 1, tak? I zastosował proszę pan... Proszę pana, nie zasugerowałem, w ogóle ten artykuł z moich ust nie padł. Wiem, że pan rozmowę nagrywa, więc niech pan sobie to otworzy. To pan no pewnie. Pan słyszy głosy. Artykuł 388 KK, który mówi, że ja się niby przyznaję do winy i pan to skraca raz dwa i trzeba zastosować artykuł 37 paragraf 1, to jak to wygląda? A ja chwilę panie, potem w mowie końcowej... Co ja mówiłem w mowie końcowej? Że nie ma winy, tak? A pan przed chwilą powiedział, że się przyznaje do winy? Właśnie, wycofujemy to, panie Macieju, wycofujemy to. Oczywiście, że nie ponosi pan żadnej winy, jeżeli biegły stwierdza, że jest pan osobą niepoczytalną. Nie. Panie Macieju, pan zastosował artykuł 388 KK, który co mówi? Że mój klient przyznaje się... No dobra, to jest to. Przyznaje się do winy, w związku z tym proszę to szybko skracać, tak? A ja mówię... Pana, to jest skrócenie postępowania dowodowego, żeby nie słuchać świadków. No prosta piłka. Nie, świadkowie już byli wysłuchani, a potem były moja ten, a pan zastosował artykuł zamykający sprawę, gdzie pan słyszy, że ja chcę się bronić. No i co teraz? I jeszcze tam jest wskazanie, że klient się przyznaje do winy. No to jak to wygląda? A ja potem wywołuję końcu... Ja to panu coś powiem szczerze. No. Wie pan, że nikt nie chce pana w Jaworznie bronić. Ja wiem. W zasadzie, bo tak umiecie. Jedyną naiwną osobą, która się z tym boryka.
człowieka i którą ma bo ten ciężar. Tak, no to trudno, no to albo się pan nauczy mnie bronić, to się pan nauczy bronić, ja panu mówię, co pan ma zrobić, pan to zrobi, wygrywamy, no a pan nie wie jak. Nie pan ja zła. Panie Macieju. Nie pan wierzy, ja dobre szkoły skończyłem, naprawdę dobre no, szkoły no. skończyłem. No to właśnie, dlatego niech pan posłucha. Najpierw mi pan tu wyłożył, że będę zaraz przymusowo doprowadzony, bo pan sobie nie poradzi z postanowieniem. To ja panu mówię, co się robi z postanowieniem. Bo jak pan nie wie, to ja panu pomagam. I prosto. I pan mi tylko pisze. Nie pan zła. Ja panu mówię, pan pisze. Tyle. Tak. No tak. No i tyle robimy. Pan ma mi zamieniać mój tekst mówiony, napisany i tyle od pana potrzebuję. Pan... Ale pana, ja nie jestem stenotypistą. No, ale pan mówi, pisze. Jakiegoś, bo ja tego nie będę robił. A... Że, żona, jeżeli ktoś mi... Mecenasie... Kawał o Jasiu, ja nie napiszę tego do sądu, mecenasie. Jestem profesjonalistą. Mecenasie. Ja nie będę pisał, głupot, żona, pan mnie teraz z łaski swojej posłucha. Nie będę pisał do sądu głupot, które polegają na tym, że twierdzę. Mam wiadomości specjalne, Rafał Zdębniak jest osobą zdrową. Bo ja nie wiem, musi to sprawdzić biegły. Podobnie nie wiem, czy ma pan chłasko w stopie, czy pan nie ma. Nie jestem ortopedą. Nie, ale no, zlecenie ma pan na osobę chorą. Proszę pana, nie na osobę chorą. Skąd pan w ogóle to wyczasnął? Przecież w postanowieniu jest napisane na czas badań sądowo-psychiatrycznych, bo nie wiemy, czy jest osobą chorą, czy zdrową. Wiemy. Ma pan być obrońcą. Wiemy. Wiemy. Ostatni wyrok. Nie imputuje. Proszę pana, pan mówi nieprawdę. Sprawa 385/19. Jestem niepoczytalny. A niepoczytalny to chory. A dzisiaj, jak ja to czytam, z tego dnia to ja mówię chory. No to kto do pana mówi? Za co pan bierze za chorego? No to jestem chory. Proszę pana, no może wtedy, no... No w papierach jestem... W papierach jestem chory. Nie pan, że mnie posłucha. Mamy 2023 rok, to no. Był 19. Tak. Wtedy może orzekli w ten sposób, a dzisiaj orzekną w inny sposób. To czemu ja mam środki zapobiegawcze do dzisiaj, jak wtedy byłem chory, a teraz jestem jaki? Dzisiaj mam środki zapobiegawcze, do choroby się robią środki zapobiegawcze, a nie inaczej. Jak jest chory, jest środek. Stop. A pan idzie na detencję? Nie, skoro ja mam w tej chwili środki zapobiegawcze, to ja muszę być chory, niech pan posłucha. Muszę, nie mogę być zdrowy środkami zapobiegawczymi, no jak? W tej chwili jak Paweł Wysocki pisał pismo, to pisał do chorego, chorego, który ma środki zapobiegawcze i chce jeszcze zapobiec do tych środków, do choroby chce dodać, niech pan posłucha. Tak to wygląda. A, to wiem już o co chodzi. No nie. No to już tu, ja wiem co się będzie działo. To niech pan powie. Widzi pan sens w tym? Panie mecenasie, inaczej jeszcze panu powiem. To może pan doprowadzi do takiej sytuacji, jak chce pan mieć spokój raz na zawsze ode mnie i od wszyscy adwokaci, to zróbcie tak. Ja wam pomogę, że ten wyrok 385, co pan mi zrobił, dobra, ja sobie mogę uznawać, dobra, w porządku, pasuje nam. I niech pan posłucha. Za każdym razem, jak ja sięgam i czytam wyrok sądowy, to ja mówię, oho, to jest do osoby chorej. Czyli ja dzisiaj mówię z pozycji chorej. W papierach jestem chory, chory. Dopóki ktoś tego nie odkręci, czyli na dzień dzisiejszy jestem chory, jutro też i tak zawsze. Czyli nie można mi karać, więc trzeba napisać... Panie Rafale, ja panu powiem, jak to się skończy. No, jak? To się skończy tak. Ja wiem, że pan mi teraz będzie mi opowiadał o jakichś teoriach i tak dalej, aha, ale to się skończy w sposób następujący. Słucham. Nikt się z panem nie może poradzić, bo pan cały czas jest buntownikiem. Nie podda się pan czynnościom, nie przyjdzie pan do sądu bez kamery i tak dalej. Bardzo możliwe, że skończy się to w sposób następujący, że pana nie ukarają, tylko będzie pan osobą, która zostanie osadzona przymusowo w zakładzie psychiatrycznym na tak zwaną detencję. Czyli będą stosowane wobec pana środki zapobiegawcze. Za co? A za co? Co ja takiego zrobiłem? A co ja takiego zrobiłem, panie sesie? Panie mecenasie, i pan by zdrowego nie obronił? Panie mecenasie, mówi do pana zdrowy i to pan zdrowego nie obroni, czy co? Czy chorego pan będzie wkładał? Ja się pytam, kogo pan teraz broni? Bo jak pan mi takie rzeczy mówi, to znaczy, że pan przegrał tą sprawę, a ja jestem w zakładzie. No tak, panie mecenasie, ja tu właśnie przegrałem, jestem w zakładzie. No, takiego miałem adwokata. To ja mówię, broni pan zdrowego i nie jestem w zakładzie. Dobrze, proszę pana, niech pan mi da podejść do sądu jutro, ja się zapytam, o co tutaj w ogóle chodzi i nie wiem, tam zobaczę, gdzie są akta i zastanowię się nad tym. Nie ma akt, mówię panu, to niech się pan nawet nie pyta. Dobrze, ale może pan mi pozwoli odkryć, gdzie są akta, dobra? Dobra, to dzwonimy się, panie mecenasie, to mamy coś załatwione już, no nie? Poznajemy się lepiej, panie mecenasie. Dobra, no, muszę kończyć. Dobrze, na razie, dziękuję. Na razie.
Mecenas zadań specjalnych, pan Maciej. Macieja będziemy odkręcać. Ja nie będę rozmawiał z Macieja. Maciej nie wie o człowieku nic a nic, no nie. Maciej by mi tutaj, widzę, że przegrał od razu sprawę. Dobrze, że wyczułem, bo ja już bym był za detencję. No. Bo Maciej by tak przyszedł na wokalne, mówił, on będzie za detencję, no nie. Tylko, że on mi teraz to powiedział. A jak mi teraz to powiedział, to znaczy, że ja już siedzę, naprawdę. Ja już jestem za detencję. A Maciej pracował. A nie powiedział. On mi równie dobrze mógł nie powiedzieć, widzicie, tylko że puściły mu nerwy lekko. No mi powiedział. Normalnie bym nie powiedział. No widzicie, także. Widzicie, to jest tak, że już sami widzicie, co może system i tak naprawdę widzicie, co potrafi mecenas. Bo Maciej na przykład tyle potrafi za detencję, a kto inny. No, chodzi o to, żeby tak było. Zrozumcie, chodzi o to, żeby to tam było tak z tą detencją, jak pan Maciej mówi, dobrze. Tylko że mamy inne zdanie. A pamiętajcie, że wszystko może być przekręcone w pozytywny sposób. Maciej nie wie, czyli wcale nie musi być tak, jak nasz mecenas mówi, bo to jest najgorszy możliwy przypadek. Ja jako obrońca to bym wiedział, że to jest fajny, najgorszy możliwy przypadek czeka mojego klienta. Jaką ja mam radość do odkrycia, żeby mój klient nie siedział, bo to ja mam być wolny, ale to u Macieja to już bym siedział. U Macieja to jestem właśnie niepoczytalny i siedzę, no to jest właśnie Maciej. A klienta nie zła. Sensu nie nadaje, Maciej. Macie, przekręcimy cię tutaj, naprawdę. Widzicie, także ja się dowiedziałem, że Maciej rozmawia z adwokatami i nikt nie chce mnie bronić. Znaczy ja do nikogo nie chodzę, ale nikt nie chce przyjmować moich spraw. Czyli widzicie, ktoś tam podobno odmówił. Ktoś podobno odmówił, ale numer. Jeżeli to jest prawda, bo się zapytam jeszcze. Bo to jest tak, że sędzia przydziela mecenasa, a mecenas nie może odmówić. No nie, bo mecenas musi mieć taki ten, on nie może wybierać klientów, a jak się okazuje, że sędzia zaproponował mecenasowi jednemu, drugiemu, a mecenasi odmówili. Konkretnie tego klienta, tak, nie tyle, że sprawy, bo sprawy są łatwe, popatrzcie, tutaj nie mam trudnych takich, wiecie, wielotomiskowych, tylko łatwe, no to sobie wyobraźcie, łatwa sprawa, mecenas z urzędu odmawia, w ogóle mecenas, czyli można powiedzieć, na mieście bym nie pomógł, o. Ja mówię, tutaj cały system jest do wymianki. Cały system do wymianki. No. A Maciej mówi, że ja jestem najmądrzejszy. No poniekąd to w pewnych sytuacjach tak. Bo Maciej musiał się porównać do siebie, no nie? Że on studiował pewnie, może się nauczył tego wszystkiego pewnie, no dlatego może jest dobry w tych wszystkich, no ale jak się siedzi w książkach, a nie w człowieku, ja poszedłem w stronę człowieka, a on książek, no to tutaj się musimy dogadać. Wiecie. Bo jakby Maciej, słuchajcie, taką sprawę sobie wygrał u mnie, no to on by sobie prowadził od początku do końca. Monika by była od początku do końca, bo ja ich celowo nie wymieniam, bo patrzcie, ja mogę tyle razy ich wymienić, to teraz ich na pewno nie będę wymieniał, a będą w internecie, także pozdrawiam Macieja, Monikę i Pawła. No słuchajcie, jak można człowieka, nie widząc człowieka, nigdy go nie widząc, czytając, że tam po 3 lata temu był chory umysł, coś tam chory umysłowo. To... Dobra, nie chcę mi się, bo Paweł po prostu nie widząc mnie w samych aktach będzie stosował nawet przymus, kajdanki przymus, słuchajcie, wyobraźcie sobie, łącznie z 2-dniowym wyprzedzeniem, czyli zatrzymaniem mnie 2 dni wcześniej tylko dlatego, że ktoś, kto mi dał zarządzenie 5/22, wymyślił zarządzenie 4/22, zabunkrował się, nie pozwoli oglądać swoich wokant, zrobił sobie posiedzenie niejawne, no, wszystko tajne, no nie, załatwimy Rafała bez spotykania się z Rafałem, akurat. I pomyślcie sobie, że taka osoba robi na siłę. To jest tak samo, jakby ten Paweł Wysocki se siedział gdzieś na biegunie północnym, widzicie, tam se miał swoje biuro, dostawał tylko akta, nie widział ludzi i tutaj mówi, o, tym razem przymusić tylko trzeba, tak, przymusić, bo ja potrzebuję kolejny papier i ciągle dziennie papiery, nie dam podpisu, papier, tajne, nie nagrywać, fajny jestem i prawy, sprawiedliwy, etyczny i dobrze wychowany. No, Paweł by sobie tak mógł Wysocki o sobie powiedzieć. No. To gdzie tu człowiek, słuchajcie, widzicie? Nie do człowieka. Aha, jeszcze Paweł już wcześniej materiały, bo on mnie znał przecież, jak był prezesem. Nie, był prezesem, nie znał, rozmawiał z nim raz, rzucił słuchawką. To drugi raz już kazał mnie łączyć. Widzicie, kazał mnie łączyć, a teraz no detencja, no nie? Czeka mnie detencja. Proszę bardzo. Przybliżam zdrowemu detencję. Wy się pamiętacie, tylko przyglądam
oglądajcie, nic nie róbcie. Nic nie róbcie, sam se zrobię. Out hysteria you heard about. Nas and Jimmy Gunn came to turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your Jews on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on.